To jest jeden z tych odcinków, w których nie mam totalnie nic do powiedzenia. Kurde, nie wytrzymam z tą kosiarką. Od razu lepiej. A wy, z tej strony Patty, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z góry przepraszam za głos. Coraz gorzej jest z moim gardłem po prostu. Jak widzicie, jestem na starym Movistar Planet. No, po prostu można je pobrać, więc założyłam tam konto. Jeśli nie wiecie jak, to w opisie będziecie mieli link do Discorda Polo. A z tego, co się jeszcze dowiedziałam, to nie powinno się zmieniać serwera tam, jak się logujecie. Czekajcie, ja wam to pokażę. Nie powinno się zmieniać tutaj serwera, ponieważ jak się zmieni serwer, to robi się wam normalny Movistar Planet. Pokażę wam, jak wygląda tworzenie postaci, ale osoby ze starego Movistar Planet powinny wiedzieć, jak wygląda mniej więcej tworzenie tej postaci. Wygląda dokładnie tak samo jak u nas teraz, tylko są inne rzeczy. Nie wiem, czemu tu są dwie pary tych samych butów, ale okej. No, jak skończycie postać, to sobie wybieracie nazwę użytkownika, hasło i to tyle. Ja wam pokażę, jak to wyglądało u chłopaków. Niestety niektóre funkcje nie działają, na przykład to koło, albo jak wchodzicie, to jeszcze te nowe wiadomości, no to macie motyw. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj nie działa na razie, jest to kupno VIP-a. Bo pomimo, że to jest za zero, to no na razie nie można tego kupywać. W ogóle, jeśli ktoś ogarnia, jak wyglądało MSP stare, to powiedzcie mi, czy była taka animacja. Wejdźmy w ogóle na czaty, zobaczmy, co się tam dzieje. O, tu są jakieś 4 osoby online. Mam tutaj jakąś Dominikę. Ogólnie to możecie mnie tutaj dodawać, ja was przyjmę. Niech mam po prostu takich na YouTubie, czyli Patty. Ja pierdolę kosiarkę do tego, że pokażę. Z tego, co wiem, to na starym Movistar Planet było ciężko wbić poziom i widzę, że jednak to słabo idzie, więc jak widzicie, pokój składa się tylko z pokoju takiego głównego i z ogrodu. Ja edytowałam tutaj ścianę i nie wiem, czemu się nie zapisała, aczkolwiek ogród się zapisał chyba. Tu mam zwierzaka, możecie napisać w komentarzu jakąś nazwę dla niego, jakieś imię czy coś. A tutaj mamy roślinkę. Natomiast interakcje u zwierzaka wyglądają tak, że możemy go pogłaskać, możemy umyć tego zwierzaka. O, nie musimy klikać. To będą mi przypominać jakąś taką tabletkę. Takie te cukierki pudrowe, co były kiedyś sprzedawane. Z tego, co widziałam, to ten zwierzak odbija na dwie strony. Próbuję wam pokazać, że on odbija w dwie strony właśnie. Taki jest ten zwierzak. Co na naszym MSP na razie nie ma. Nie wiem jeszcze, jak wygląda sprawa a propos głaskania zwierzaków u kogoś, ale to możemy sprawdzić. Nie mam pojęcia, co tu się stało. Omega, ludzie mają tego pieska. Ja też go chcę. Kupię sobie zaraz. Ke? Wywaliło mi Movistar Planet, okej. Nie wiem, czemu tak się stało, ale ok. Boże. I co, ja będę musiała co chwilę wyłączać ten dźwięk? No to słabo. Mnie najbardziej interesuje, czy zwierzaki można głaskać. Czyli jednak nie można. No, czyli na razie niektóre funkcje nie działają, ale pewnie zaczną po jakimś czasie działać, nie? Wiecie co, też sobie stworzę jakiś film, zobaczę, jak to działa. Nie wiem, tutaj co stworzyłam, ok. Ja tylko testuję, jak to działa, jak to wygląda, jak będzie się robił film. Chcę teraz zobaczyć, jak wygląda mój film. Nie wiem, czemu on trwa aż 20 sekund. Rozumiem, że 5 klatek to jest 10 sekund. Na razie mam tyle przyjaciół, z czego to jest po prostu coś takiego jak Pixie Star na naszym normalnym, zwykłym Movistar Planet. I ogólnie to taka pewna osoba. O, już się naprawiło. Chciałam powiedzieć, że zepsułam SP, ale ogólnie to przed tym, jak jeszcze to nagrywałam, to Oshi zepsuła Movistar Planet totalnie, bo ja ją zaprosiłam do znajomych, ona mnie zaprosiła do serca. Ja przyjęłam do serca, a do znajomych się nie dało. Potem ona mnie zaprosiła i coś się tak popsuło troszkę i no trochę lipa. Ale widzę, że już jest to naprawione. Jeszcze chciałam sobie kupić zwierzaka. I widzę, że tutaj jest smoczek, piesek i taki furasek. Ja ogólnie myślałam, że to jest tylko jeden kolor tych zwierzaków, ale jest ich kilkanaście, bo z tego, co mi się wylosowało, to miałam jakiegoś brązowego futrzaka. A teraz ludzie też mają inne kolory tych lisków, więc myślałam, że po prostu gra jest popsuta. Oczywiście wszystkie standardowo lądują do ogrodu. Powiedzcie mi, jak nazwać wszystkie te rzeczy.
wezmę z komentarzy po prostu. Nie wiem, ile tą Vistar Planet będzie, czy dam radę w ogóle jeszcze je nagrywać, bo nie wiem, czy go nie zablokują, czy coś. Na razie jest przez kilka dni, więc nie wiem, jak to się dalej potoczy. Ten odcinek jest strasznie krótki, ale chciałam wam tylko pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Jeszcze jedna szczególna ważna rzecz, którą dogrywam poza nagraniem. Otóż nie pokazywałam wam tych wszystkich pokoi, sklepów, gdzie co jest dokładnie. Chciałam tylko zrobić taki szybki przegląd, mniej więcej co jest. Niektóre funkcje są poprzestawiane gdzieś indziej, na przykład w mieście filmów mamy animację zamiast w sklepie. To tyle, co chciałam dodać. Alicja Dripów mnie zaprosiła. Przyjmijmy. Chciałam zobaczyć grę casting, ale to nie wygląda tak, jak myślałam. Dobra, chcę w końcu stworzyć tego looka. A, rozumiem, że tutaj nie można wybrać jakieś jest ubrań do looka. Okej. Chyba może być. A, widzę, że tworzenie nowego looka wygląda na tym, że po prostu klikamy create i robimy cokolwiek. Okej, to chyba tyle, co chciałam wam pokazać. Z tego, co widzę, nie można to robić chat offa, ale to mi nie przeszkadza za bardzo, więc mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i widzimy się w następnym. Bye!